Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i zapraszam was na drugi odcinek serii Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia. W poprzednim odcinku ukończyliśmy już pierwszą lekcję, ukończyliśmy również wstęp. Teraz czeka nas druga lekcja, ochrony przed czarną magią. Tak, taka jakby umywalka, co tutaj widzicie, ona jest zapełniona cieczą, przypominającą wodę. Po wlaniu do tego wspomnienie to jest też taka czarna ciecz. Harry zanurzał to w głowę i wtedy wiedział, co i jak się kiedyś wydarzyło. Oczywiście wspomnienie trzeba od kogoś otrzymać za jego pozwoleniem. Za pomocą różdżki trochę to dziwne było. Kto oglądał film, ten wie, jak to wygląda. W grze nie wiem, czy to było jakoś tam pokazane. Może w Zakonie Feniksa. No nic, nie będziemy przedłużać i może zaczniemy. Zagram Harrym, będę boostować Harry'ego na fasolki i na te wszystkie karty. No, automatyczne uzupełnianie. Aj, jemu nie uzupełniłem kart, cholera, się pospieszyłem. Jeżeli chcesz cało i zdrowo ukończyć turniej trójmagiczny, to sugeruję, żebyś zaczął zbierać tarcze turnieju trójmagicznego i pamiętaj, stała czujność. Dobra. Czaj, aha, tu już mamy dwa paski tego dziwnego zaklęcia. Właśnie teraz już napieprzam, gdzie popadnie. Kurczę, no dziwnie mi się gra w tę grę, no poważnie. Może dlatego, że dopiero co ukończyłem więzienia z kabanu, dopiero co ukończyłem komnatę tajemnic. Przestań się bawić! Ja się bawię. Naprawdę dosyć dziwnie mi się gra w tę grę. Nie wiem, strasznie przypomina mi taką typową grę na PlayStation 2. Do tego nic nie mam, of course. Ale kurczę, gameplay tej gry jest strasznie inny niż w poprzednich częściach, sami rozumiecie. Dobra, no to przejdźmy wtedy. Nie denerwuj się tak, chcę zebrać fasolki. A teraz, żeby ugasić ogień, musicie użyć zaklęcia Aqua Eructo. Aqua Eructo. Brzmi to strasznie, jakby te czary były w języku łacińskim. Dobra, wygaszone. Wspaniale! Żeby ugasić większy ogień, musicie działać razem. Aha. Pomóżcie mi! I dalej. O jenem, czy musimy razem działać, tak? Łączone. Nieźle! Mhm. A to się znowuż nie podpala ponownie, tak przynajmniej widziałem przed chwilą. Hermiona! Jeny, kupię babsko. Rzuć z nami ten czar, no w końcu. Teraz poszło ładnie, sprawnie, jak widzicie. Chcę w lewo lub w prawo wyprostować strumień wody. No dobra. Faktycznie tak to działa. Tu mamy już zakończone. Nie, nie, zapominam, że akcja jest pod Z, a ja cały czas X klikam. Dobra. Ale patrzcie, jak użyję akcji i potem od razu chcę używać tego zaklęcia, tak łatwo nie jest. Widzieliście, jak tą żabkę rzucałem czarem? O, fuck. Harry, nic ci się nie stało? 130 punktów zdrowia. Tak, no bo mamy kart, dlatego mamy o 30 więcej. Dobra. Aqua Eructo. Eructo. Eructo, okej, muszę zapamiętać. Dobrze! Te nazwy w poprzednich częściach były łatwiejsze. The Pulse of Flipendo. To stworzenie już poznaliście. Ognista Salamandra. Tak, już w poprzedniej części je poznaliśmy. Rzuć na ją urok. Jaki urok? Nie czaję za bardzo. Tylko nie poczuj się zbyt pewnie. Widzieliście? Wow, ile fasole. Dobrze. Shit, ale co najpierw mam w ciebie tym rzucać? Nie, no dobra, no to najpierw wodę polewamy. Co tu się stało? Okej. Okay.
Aha, czyli ona tak jakby wybucha, tak? Wodą ją tak jakby napełniamy. Co, już mamy księgę? Nie. Już myślałem, że tu księga będzie, nie? Że to już koniec będzie generalnie tej misji, ale nie. Dobra, nie wiem, czy mnie nie było za cicho słychać, bo trochę miałem wysoko mikrofon. Salamandry to istna plaga. Nevermind. No, fuck, wracaj, Harry. Nie, tutaj nic nie robimy. Dobra, no to lecimy dalej w takim razie. Tutaj idziemy dalej, czy nie? Akcja! Prawdę mówiąc, nawet nie wiem gdzie. Aha, po prostu zatoczyliśmy koło. Bez sensu, ale w porządku. Wow! Ten wybuch mnie poparzył! Chcesz się oparzyć? Dobra. Poradziliśmy sobie. Mamy. A, już nawet sporo fasolek. Oj, 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 wracaj. Aqua erupto. Debil ze mnie czasami. Chcecie się oparzyć? Nie, nie chcę. Salamandrowy ogień. Bardzo dobrze, Granger. Miałem nadzieję, że będziesz pamiętać. Dobra. A jeszcze salamandrowy ogień. Wybuch mnie poparzył. Nie był wybuch. Chcecie się oparzyć? Po prostu w to wszedłeś, Harry. Dobra, to mogłem sam ugasić. Nie potrzebowałem waszej pomocy, frajerzy. Także jest w porządku. Wy dwoje, chodźcie. Okej. Tutaj znowuż. No ten. Ta misja będzie się skupiała tylko wokół tego czaru. Wiecie, tak jak w poprzednich częściach Harry'ego Pottera uczyliśmy się nowego czaru. O, shit. Słyszałeś o salamandrowym ogniu, Weasley. Trzeba go ugasić, zanim wylęgną się z niego nowe salamandry. Ale pomóżcie mi, Cfele! Ja. Dobrze, że chociaż mam tyle tych fasolek. Dobra, ugaśmy ogień. No pomóżcie mi z nią, a ja ugaszę ogień. Oni też w ogóle cholera nie pomagają. No poszło. No rzucaj Lapiforce. Lapiforce w poprzedniej części nie mieliśmy, nie? W poprzednich częściach. Dobra, teraz jeszcze ten ogień. Znając Moody'ego, to czeka nas przeprawa z armią Salamander. No już tak nie narzekaj, Granger. Dobra, to chyba wszyscy. Okej. Zrobione. Zaraz wpuścimy most, jeszcze musimy. Przyciągnijcie to do siebie zaklęciem Carpe Retractum. Aha, dobra, no to już wszystko mamy ugaszone. Carpe Retractum. Ha, oni też mi muszą pomóc, żeby taki most tylko. No, Hermiona, pomóż nam. Dobra, bez ciebie też sobie poradzimy. A potem, wiecie. Potem feministki właśnie mówią, mamy równe prawa, jesteśmy tacy sami, a tu pyk. Feminizm się kończy, kiedy kobieta musi wnieść pralkę na trzecie piętro. Taki przykład typowy. Nie, 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 nie tak. Ale lepiej dla mnie. Muszę serio wykonywać to zadanie tak, jak wy mi mówicie. Nóż ugaszony jedno. Specjalnie chcesz to sknocić? No, oczywiście to? Żartuję z tym, co mówiłem, żeby potem nie było. Jestem takim żartownisiem, nie bierzcie wszystkiego do siebie, proszę. Dobra, wybuch. Jeszcze nie wybuchł, ale zaraz wybuchnie i dostaniemy kolejne fasolki, czy nie? Nie. Oj, ten Moody mnie denerwuje. Dobra robota. Jak cała ta gra. Dobra, mamy tarczę.
Aha! Wstępne nowe lokalizacje. Początkujący. No, coraz lepiej nam idzie. Erperek Tractum, tak. Aquaerów to mam już poziom wyższy. Nowicjusz. Nie, tylko tyle dostaniemy. Okej. 14 nowych kart. No Harry tutaj ma dużo tych fasolek, więc spoko, coś tam mu kupimy. Z pewnością. Zadania Moody'ego. Aha, obronę przed czarną magią mamy już zaliczoną. Dachy zamku. Zdaje na tarcza turnieju trójmagicznego do odblokowania kolejnej lokalizacji. Zaraz sobie tam pójdziemy. Ale najpierw kupimy jakieś karty. Nie, na razie cofnij. A nie, też cofnij. Page down, page next. Na razie sobie darujemy. Hermiona, 38 fasolek. Co my tu mamy? Falić. Dobra, jen, jaka klatka brzydka. Stała jedna tarcza turnieju trum magicznego do wybukowania kolejnej lokalizacji. No to wbijamy wtedy. Harry. Tak, jeszcze Ron. Ty masz jakieś? Nie, ty nie masz żadnych. Okej. To jesteśmy na dachu Hogwartu. Kurczę, naprawdę nie podoba mi się to, że misję wybieramy, cholera, w menu. Psuje to taki urok tej gry przede wszystkim. Tak sorry, że cholera cały czas narzekam. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Sorry, że tak ciągle narzekam, no ale... No come on, no taka jest prawda. Nawet teraz nie wiem, gdzie mam do końca iść. Pójdę najpierw tutaj wtedy. Jak to tu wygląda? Rzuć urok na wszystkie wykrywacze czarnej magii, aby zdobyć... Okej. Ale słaba platformówka. Wingardium Leviosa. Gdzie mam iść z tym blokiem, co? Poszło. Pewnie tam do góry, tak zakładam coś. No rzuć ten czar! Ja pierdolę. Weź kurwa podnieś ten kamień. No. No. Świetnie. Trzeciego nie potrzebuję chyba, co? Nawet nie wiem. Nie, nic nie rób już. Wingardium Leviosa. Chodźcie z tej strony. Dobra. Nie wchodź na to. Wingardium Leviosa. No, come on. No, dajesz. Nie wiem, czy na te trzy dam radę, to... Dam radę?
To po prostu to połóżmy obok tutaj. No tak mi się wydaje, że te kamienie są po to, no bo chyba nie po to, nie? Czekajcie, spróbujmy je zrzucić na dół. Ale wątpię. No nie. Dobra. No. Nie wespniecie się, debile. Okej, okay. No to już mamy rzucone czar na jakąś tam statuetkę. Ale tak prawdę mówiąc, to co teraz z wami? Pieprzę was, nara. Dam sobie radę sam. No nie czaję tego. No zebrałem te tarcze, nie? Ale co, to już jest koniec poziomu? Jeny, jaka ta gra to shit. Zostały trzy tarcze turnieju trójmagicznego do odblokowania kolejnej lokalizacji. No nie no, to będziemy musieli sobie wrócić po prostu no, na dachy ze zamku Hogwartu, no bo nie wszystko tam przecież zrobiliśmy. Dobra, już zaczynamy, no. Nie podoba mi się to cholernie. No będę szczery. A, znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. No wiem, że zostało. Kurna, no ukończę tę grę tak szybko, jak się tylko Holender da. No i tyle. Wingardium Leviosa. To w jaki sposób jest to zrealizowane, to trochę lipa. Jaka ta gra w ogóle ma ocenę na gry online? Wiem, że sugerowanie się takimi serwisami w ogóle, gdzie jest Metacritic, nie ma sensu. Jestem pewien, że zgodzicie się, że następne stworzenie jest wyjątkowo interesujące. Dobra, no zejdźmy na dół wtedy od razu. Interesujące? Interesujące! Jesteśmy ugotowani! Rzuć ten tutaj coś. Szkoda, że ta kamera jest taka, no to też mnie cholernie denerwuje, nie? Nie mogę się doczekać chociażby Zakonu Feniksa, dosyć świetnej części. Nie chcę się na niego wspiąć i proszę nie wspinajcie się na niego. Musimy go przenieść po prostu tutaj. I tam mamy kolejną tarczę. Dobra, sam się wespnę. Wy też chodźcie. Boję się, że są zbyt głupi na to. Serio, Harry, nie potrafisz pływać? Oh, god damn it. Dobra, Aqua Eructo. Tutaj kolejny czar, Acta Eructo. Okej, okay, to już mamy zrobione. Tam, że w ogóle będzie ten czar, trzeba będzie zrobić. Ale tu jeszcze z tej strony ugasimy, może coś dostaniemy. O, tutaj widzę, że za to fasolki są. No przecież kurwa chcę to ugasić. No sorry, no nie da się bez wulgaryzmów przy tej grze, bo ona mnie strasznie stresuje. Ojejku, jejku, no rzucaj ten czar. Dobra. No tak, to jeszcze jest jedno, to już mój błąd jest. Do tego jestem w stanie się przyznać. Nie, to już będzie wszystko. Dobra, tam widzę, że jest tarcza. Coś jeszcze. Ale tam chyba jeszcze nie dojdziemy. Tutaj pewnie trzeba rzucić karpę retraktu.
Dobra, poradziłem sobie. Tak, no bo Harry nie potrafi pływać. O! Mini tarcz? Zbierz 10 mini tarcz, aby zrobić. Rozumiem. Mamy tutaj też kilka tych mini tarcz porozrzucanych, więc spoko. A to wy musicie mi pomóc. Chodźcie tutaj szybciej, moi wierni kompanii. Trzeba będzie to ugasić. No. I tu mamy kolejną mini tarczę. Może spróbuj się wspiąć. No to już wiem, nie pieprz mi tutaj, bo ja to wiem bardzo dobrze. Ciekawi mnie tylko. No właśnie, ciekawi mnie tylko, jak się tam dostać. Może spróbuj się wspiąć. Czekajcie, czekajcie, ogarnę to zaraz. Może ten kamlot tam byśmy położyli, właśnie. Tutaj przy tej tarczy to zrobiłem, ale głupie rozwiązanie to by było. Ale mury Hogwartu psujemy i dobrze, nie lubimy Hogwartu. No, wchodź Harry. Tu Carpe Retractum. No, Ron. Ron! Dobra, Hermiona mi pomoże. Porucielec nie da rady. No. Okej. Okay. Czyli jak idę do tyłu, to źle, a jak idę na bok, to jest dobrze. Spoko. No nie, spadłem. Szkoda, że nie mogę teraz postaci przełączyć. Ojejku, jejku. Dobra, jeszcze raz. A po co tutaj? Ugasiłem, aha, żeby tą mini tarczę zebrać, już pamiętam. Dobra, no, wejdzie do góry Harry. Dobra. Dobra, jeszcze raz do góry. Jesteście już tutaj? No, sami już słyszycie. Dobra, są już. Weźcie mi, pomóżcie z tym. Wingardium Leviosa! Okej. Dobra. No! Nie wierzę, kurczę, po prostu nie wierzę. Czemu, że... Czemu od razu jak zbiorę jakąś tarczę, to od razu koniec misji? No przecież ja chcę dalej robić tą misję. Nie wiem, czy coś źle robię i krzyczę na tą grę niepotrzebnie. Może jestem po prostu takim debilem? Może za dużo wymagam od tej gry? Dobra. Jest jakaś nowa lokalizacja, czy co? Poziom zaliczony. Zadania Moody'ego. Weźmy info sobie tutaj, kliknijmy. Więcej informacji. Carpe Retractum, no to wszystko na stówę. I cholery mi się nie chce. Zostały dwie tarcze do... dwie tarcze turnieju trybu magicznego do blokowania następnej. Dobra, no to wejdziemy sobie jeszcze raz w dachy zamku Hogwartu wtedy. No Harry już, Harry, Hermiona, Ron. Dobra, jesteśmy tutaj. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. No wiem. Axio! Wingardium Leviosa!
Tam już mamy tarcze zebrane, bo na dół schodziłem, nie? Jo. Teraz będziemy szli do przodu. No właśnie. Tak, jakieś nowe stworzenie ma tutaj być. Się, że następne stworzenie jest wyjątkowo interesujące. Już się boję myli, prawdę mówiąc. Interesujące! Jesteśmy ugotowani! Ej! Ten posąg drgnął! Trochę przerażające, prawdę mówiąc. Dobra, otwarte. Tutaj cały czas akcję mam czar włączony. Czy stracha jak ja? No tak szczerze mówiąc, tak. Jeny, te wszystkie te też mam rozwalać. Tak w grami przynajmniej mówi. No dobra. No cóż, mogłem to rozpocząć w następnym odcinku. No ale już dobra. Jest okej. No już to wcześniej widzieliśmy. Straszne stworzenia. No czemu... No! Napieprzaj! Dobra. Zrobione. No. Lecisz sobie. Jeszcze troszeczkę. Dobra, udało się. Mamy kolejną mini tarczę. Już piątą, także idzie całkiem zawodowo. Ale coś tutaj słyszę. Nie podoba mi się to. A to chyba tam dalej dopiero. Dobra, no to kolejne Carpere Tractum. Ale sporo mam tych fasolek, widzę. Spoko, jakieś tam karty pokupujemy wtedy. Po co to robisz? To jest kolejny ten? Nie no, to tego paskudztwa jest więcej! Aha. Carpere Tractum! Dobra, to się nie opłaca, przejdźmy po prostu tędy. Dobra, walczmy z tym. No, mógłbym użyć kamienia, ale wtedy ten drugi mnie zaatakuje i zostanie przerwany czar. Narona jebnąłem. Ja bym mógł powiedzieć, że specjalnie to zrobiłem w sumie. Dobra. Pokonani? Wydaje mi się, że już tak. No, to wchodzimy do góry. No, już, zabity. Te ich odgłosy. Ja! Co tam będzie, że to gaszę? A. Nie wszystko w grach musi mieć sens przecież. Co nie? tak, właśnie, bo mówiłem, że nie można tutaj się wymieniać fasolkami czy tam dodawać. Jednak można. Okej, tutaj nic nie zrobimy z tym. No to wchodzimy do góry. Tutaj coś mamy? Ta, samych tych. Patrzcie, jaka rozwałka tak generalnie. Tu mamy jeszcze ten dzwon, czy ten coś tam, puchar. Pomnik, cholera wie co to jest, ale czymś to jest. Dobra, to już mamy zebrane. I sobie przechodzimy tutaj. To mało powiedziane, jeśli chodzi o Erklingi. Co Erklingi? No brzmi faktycznie przerażająco. Akcjo!
Nie no, mówię, gra jest naprawdę dziwna. Za bardzo się martwisz, Ron. No ale stwierdziłem, że przejdę wszystkie części przygód z Harrym Potterem. No i tak też robię. Okej, okay, wydaje mi się, że to już... Wow, chciałem już tarczę, kurczę, zebrać, a tu pyk. Teraz by mi się ten Magicus Extremus przydał. Nie no, napieprzaj. Dobra, ten już będzie pokonany. Kurczę, jeszcze tu ognistych salamandr brakuje, prawdę mówiąc. To by było już przerypane, prawdę mówiąc. I wiem, że cały czas powtarzam, ale... Właśnie, kurna, skinąłem. I co, oni tak cały czas się respić będą, czy co? O, sorry, że ci czar przerwałem. Weź też zrób to. Szybko to ugasimy. Hermiona! Chodź tu. Szybko. Ja, to raczej zły pomysł. Nie no, ja już bym chciał ten Magicus Extremus, to byśmy ich... No! Teraz! Napieprzać, 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 napieprzać! No gdzie ty napieprzasz, Harry? Dobra, rzucajcie czar, tu. No. Dobra, ja spieprzam. Elo, nic nie widziałem. O, kolejny poziom. Nie wiem, ile tu jest tarcz do zebrania. Jeszcze pójdziemy sobie na jakieś zadania Moody'ego, ale to już w następnej części. Okej. Okay. Abulvio Inflatus. Już? 14 nowych kart. 14 nowe karty, po prostu tak to jest napisane. Okej. Dobra, obrona przed czarną magią zaliczony. Dechy Hogwartu, zadania Moody'ego. Aha. Czyli jeszcze jedna tarcza do odblokowania kolejnej lokalizacji. Wejdziemy sobie jeszcze w Folio Univertatis, czy jak to tam zwą. Tutaj również mamy, a zobaczmy, co my tu mamy. Akcja, to mnie nie interesuje. Energia życiowa, o! To jak najbardziej. To tak. Urok, to nie. Okej, zestawu trzeciego nie mamy. Teraz może przejdziemy do Hermiony. 165 fasolek. Co my tutaj z nią mamy? O! Magicus Extremus. Przedłuża działanie zaklęcia Magicus Extremus. To mi się podoba. Jeszcze jedno sobie zrobimy. Jeszcze Urona coś tam spróbujmy uknocić. Wow, on tu ma drogę dosyć, przyjaciel. Gdy Ron stanie koło jednego z przyjaciół posiadającego taką samą kartę, ich energia życiowa zostanie uzupełniona. Nie mamy na razie żadnego takiego ziomka. Dobra, coś takiego mu tam kupimy, niech się cholera wypcha, to samo. To jest większa moc, tak samo. No i tyle. Zapisało, zapisało. To by było na tyle w tym odcinku. Ja będę się z wami żegnał i elo, cześć, czołem.